upalne dni nie ma lepszego sposobu na ochłodę niż kąpiel w jeziorze. Plaże w okolicach Ełku przeżywają prawdziwe oblężenie. Korzystamy z uroków wakacji, póki pogoda dopisuje, mówiły reporterowi Radia 5 osoby wypoczywające nad jeziorem Selmen Wielki w Szeligach. Leżąc, opalając się i pływając, no nie gramy w piłkę. Czasami gramy w karty. O, czasami. Z rodziną, córka i wnukowie. Wnuki, wnuczka. Co robić? Opalać się, pływać. Korzystać ze słońca, póki jeszcze można. To jest pierwsza wizyta na plaży dopiero, bo córka troszkę nam przychorowała. No ale bardzo się cieszymy, że jeszcze to słońce jest. No i oby jak najdłużej było. No najczęściej kąpiąc się i opalając. Tak jak każda chyba kobieta i matka. Pilnując dzieci przede wszystkim. Lubię się kąpać. Też to lubię się bawić. Budować zamki. Doły kopać. Jest coś kąpać, opalać, to prawie nic się nie opalam, tylko ciągle kąpię. No i jest ciepło ogólnie woda. Ciągle skaczę z kolegami. Teraz wyjątkowo z rodzicami przyszedłem. Jesteśmy na kolonii i właściwie cały czas siedzimy w wodzie i na plaży. Na 3-tygodniowych wakacjach z kolonii to no fajnie jest. Takie odpoczęcie od codzienności, nie? Wnuczka tutaj pilnujemy, bo kąpie się wnuczuś, patrzymy się na niego, opalamy się, no i korzystamy z życia. Rowery, kajaki, łódeczka, jakaś żaglóweczka. Ja żaglować nie umiem, ale rowerykiem to jeszcze pojeżdżę. Ratownicy WOPR apelują tymczasem, by kąpiąc się w jeziorach zachować ostrożność. Tylko od początku maja w Polsce utonęło już około 170 osób. By zapobiegać takim tragediom, ratownicy przypominają zasady, o których należy pamiętać wchodząc do wody. Po spożyciu posiłku nie wchodzimy bezpośrednio do wody. Wchodzimy dopiero po godzinie czasu. Druga bardzo ważna sprawa to nie wchodzimy bezpośrednio, nie skaczemy bezpośrednio, bo nas może bardzo przykra niespodzianka spotkać. Nawet grozi to zawałem serca lub inną niedolegliwością. Najpierw musimy wejść do wody, nasmarować się dobrze wodą, natrzeć, dopiero możemy wchodzić. Bezpośrednio na słońcu też nie radzę, nie życzę wchodzić, bo też tak samo może takie przykre konsekwencje. Kąpiemy się w miejscach dozwolonych. Tam najlepiej, gdzie kąpieliska są strzeżone. Nie kąpiemy się nigdzie na kąpieliskach nieszczerzonych na sprzęcie wodnym. Pływamy tylko w kamizelkach. Nie zdejmujemy kamizelek, jak pływamy na sprzęcie. Nie pływamy po spożyciu alkoholu. Szczególną ostrożność powinni zachować rodzice, którzy zabierają swoje pociechy na kąpieliska. Obecność ratownika nigdy nie jest stuprocentową gwarancją, że dziecko nie zrobi sobie krzywdy. Rodzice, którzy przychodzą z małymi dziećmi do lat 10, bardzo prosimy, żeby zwracali uwagę, bo ratownik też jest, ma tutaj, jak mamy niedzielę, no nie tylko tutaj, no w całej Polsce, na wszystkich kąpieliskach są bardzo duże zagęszczenia. Także prosimy rodziców, przede wszystkim rodziców, żeby zwracali na swoje pociechy uwagę.